Moje zainteresowania badawcze związane są z historią architektury, ale taką osadzoną w kontekście archeologicznym. Już jako młody badacz miałam szansę brać udział w interdyscyplinarnych projektach badawczych związanych z konserwacją i ochroną zabytków dziedzictwa narodowego i światowego. Później skoncentrowałam się na szukaniu odpowiedzi w reliktach architektury, tych mniej lub bardziej zachowanych budowli, które zmieniały swoją formę i funkcję pod wpływem nowych norm, standardów na przestrzeni wieków, innej sytuacji politycznej czy ekonomicznej. Właśnie ten aspekt poznawczy architektury i jej analiza jest dla mnie szczególnie istotny. Pracę badawczą skoncentrowałam na poszukiwaniu podstawowego elementu architektonicznego projektu czy też architektonicznego zamysłu, jakim jest moduł. System miar, jakim posługiwali się antyczni budowniczowie, inżynierowie czy też architekci, mógł nam dużo powiedzieć o tradycji i kulturze ludzi, którzy wznosili te monumentalne budowle, czy też zwykłe domostwa, a także sanktuaria i kompleksy ceremonialne. Poszukując tego modułu, zastosowałam analizę statystyczną poszczególnych elementów, poszczególnych wymiarów budowli znajdujących się w kompleksie ceremonialno-rezydencjonalnym Machu Picchu w Peru. Zastosowana przeze mnie metoda Cosine Quantogram pozwoliła wykryć wśród setek pomiarów wykonanych skanerem laserowym 3D dwóch podstawowych jednostek miary, jakimi posługiwali się inkascy budowniczowie przy rozmierzaniu budynków na Machu Picchu, poprzez zwielokrotnienie tego podstawowego modułu do otrzymania właściwej długości elementu. Co ciekawe, te różnice w dwóch systemach miar odzwierciedlały podział społeczny na Machu Picchu, na te budynki, które związane były z elitą inkaską oraz te, które były związane z ich służbą czy też specjalistami również przebywającymi na Machu Picchu. Zastosowana przeze mnie metoda Cosine Quantogram była używana już wcześniej w analizach meteorologicznych dla obszaru kulturowego Morza Śródziemnego. Nam również, zespołem badawczym, udało się podjąć takich badań na tym obszarze kulturowym, a konkretnie w Neapafos na Cyprze, gdzie został przeanalizowany detal architektoniczny rezydencji antycznej pochodzącej z okresu rzymskiego. Natomiast wyniki tej analizy pokazały, że tradycje budowlane, czyli jednocześnie system miar, pochodził jeszcze z okresu ptolemejskiego. Dalszy projekt toczący się w Neapafos dotyczy już rekonstrukcji trójwymiarowej poszczególnych etapów rozwoju miasta, jak i odtworzenia układu zabudowy siatki ulic regularnej dla w okresie hellenistycznym i także zachowanej później. To, co chcemy ustalić, to czy parcelacja poszczególnej zabudowy również podlegała jednemu konkretnemu systemowi miar.